to misie. Laurka dla taty, mistrz majsterkowania. Witam po raz drugi, moi kochani, na naszym laurkowym warsztacie. I tak jak mówiłem, będzie druga propozycja laurki na dzień taty. Tym razem będziemy robić laurkę dla taty, mistrza majsterkowania. W takim razie, kochani, bierzemy siostrę do pracy. Raz, dwa, trzy. Zaczynamy! Do wykonania laurek na dzień taty potrzebować będziemy arkusze A4 papieru białego i kolorowego, klej, nożyczki, kredki oraz materiały kreatywne. Jeżeli nie posiadacie materiałów kreatywnych, możemy wykonać to samo przy użyciu kredek lub flamastrów. W pierwszej kolejności bierzemy białą kartkę bloku technicznego i zginamy ją na pół. Następnie każdą połówkę zaginamy do środka arkusza. Dzięki temu uzyskamy dwie symetryczne części otwierające się do zewnątrz. Teraz przygotujemy sobie tył i przód spodenek naszego mistrza majsterkowania. Bierzemy kartkę kolorowego papieru A4 i składamy ją na pół. Rozcinamy i z każdej z kartek odetniemy pasek o szerokości około 2 do 3 cm. Pozostałą część kartki zginamy na pół, a następnie odcinamy z niej półkoliste kształty, tak żeby tył i przód spodenek nam przypominał ogrodniczki. Teraz bierzemy jeden pasek, który przed chwilą odcięliśmy od kartki kolorowego papieru i dzielimy go na pół. Z tego powstaną ramionczka. Musimy przymierzyć ramionczka i tył spodni. Przyklejamy ramionczka, a nadmiar kolorowego papieru odcinamy nożyczkami. Teraz przyklejamy tył spodni. Przód spodni musimy rozdzielić na pół, bo nasza laurka będzie się otwierała. Przyklejamy oba kawałki przygotowanego kolorowego papieru do otwierających się części laurki. Teraz możemy przykleić ramionczka. Tym razem pamiętajmy, żeby nakleić je na kawałki spodni, gdyż będziemy także do nich przyklejać guziki. Wykonujemy narzędzia mistrza majsterkowania. Jeżeli mówimy o narzędziach naszego taty, no to wiadomo, że musi się pojawić młotek i klucz. Wykonujemy je z kolorowego papieru. Możemy pokolorować je kredkami, wykleić kolorowym papierem, jak sobie tylko życzymy. Kiedy przygotujemy już oba narzędzia, naklejamy je na spodenki. W taki sposób, żeby następnie mieściły się one do kieszonki. Teraz z odrobinę jaśniejszego koloru papieru wycinamy kieszonkę. Rozcinamy ją również na pół i przyklejamy tak, żeby wyglądało, jakby z tej kieszonki wystawały nasze narzędzia. Odginamy w górnej części dwa symetryczne fragmenty laurki, tak żeby powstał nam kołnierzyk.
przyklejamy klejem CR guziki. Jeżeli nie posiadacie materiałów kreatywnych, możecie wykorzystać do tego biały papier techniczny, z którego wytniecie guziki, a następnie wykleicie papierem kolorowym albo namalujecie kredkami, flamastrami, markerami. Ostatnim krokiem jest ozdobienie wnętrza laurki. My przykleimy piękne czerwone serce jako wyraz naszej sympatii i miłości. Jeżeli macie pomysły na inne udekorowanie wnętrza laurki, możecie użyć wszystkiego, co tylko sobie życzycie. Możecie tam napisać życzenia, możecie wkleić kwiatki, motylki, co tylko chcecie. Teraz możemy zamknąć naszą laurkę i dać ją tacie. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszych warsztatach. Mam nadzieję, że ta propozycja laurki również przypadła Wam do gustu. Jeżeli tak, to rzecz jasna zostawcie serdeczną łapeczkę w górę. Jeżeli macie ochotę, obejrzyjcie wszystkie laurki, które do tej pory wykonaliśmy, a także pozostałe filmy z warsztatami plastycznymi. Przed nami jak zwykle moc następnych warsztatów, gdzie będą i laurki, i gry, i zabawy, i prace plastyczne. W takim razie słuchajcie, oglądajcie, inspirujcie się, wykonujcie, zostawcie subika, polubcie nas na feju, trzymajcie się kochani i do następnego warsztatu. Do zobaczenia wkrótce, pa!